dzisiejsze zajęcia noszą tytuł Zaskakująca magia pieniądza i generalnie w ramach technicznej pobudki chcemy też dzieciakom pokazać, że owszem, inżynieria jest ważna, ale bez pieniądza nie bylibyśmy w stanie stworzyć żadnej nowej technologii ani żadnej nowej innowacji. Generalnie rozmawiamy o pieniądzu, ponieważ jest obecny w życiu każdego z nas. Dzieciaki są pytane o to na przykład, czy dostają kieszonkowe i zawsze entuzjastycznie albo potwierdzają, albo mówią, że nie, jeszcze niestety nie. Ale generalnie rozumieją pieniądz i rozumieją tą potrzebę jego, więc rozmawiamy sobie o tym, po co nam jest pieniądz, na czym polega wymiana handlowa. Zadaję im pytanie na przykład, czy pieniądze są leniwe. I na początku dzieci mówią, tak, no bo nic nie robią, leżą w portfelu. Ale potem staramy się jednak pokazać, że dzięki pieniądzom mamy stabilną gospodarkę, możemy inwestować, nasz kraj może się rozwijać. No i dzięki temu dzieci zaczynają patrzeć na ten pieniądz troszeczkę inaczej. Główny cel, jaki tutaj został zrealizowany, to kwestia promocji Laboratorium Neuroinformatyki wśród tych młodych ludzi, że my tu na Politechnice Opolskiej, mimo to, że no powiedzmy jesteśmy stosunkowo małym ośrodkiem akademickim, robimy takie rzeczy, które na arenie kraju są zauważalne. Tak? Mamy jedyne w Polsce Laboratorium Neuroinformatyki z prawdziwego zdarzenia. Ci młodzi ludzie mogą zobaczyć, że realizujemy rozwiązania technologiczne, które wykraczają poza standardowy tok realizacji na chwilę obecną. Powiedzmy, że nie w każdym sklepie da się kupić interfejs mózg-komputer. Każdy jest przyzwyczajony do myszki i klawiatury. Dzieci mogły zobaczyć na tych zajęciach, że tak naprawdę potem myśli klawiatura, to już nie jest tylko i wyłącznie to, czym jesteśmy w stanie sterować. Ulubione przez nich gry teraz mogą być realizowane, mogą być postaci w tych grach, mogą być sterowane za pomocą technologii mózg-komputer. W ramach technicznej pobudki dzieci mają możliwość spotkania się i porozmawiania na temat tego, czym jest między innymi komunikacja oraz poznają zagadnienia dotyczące manipulacji. To zagadnienie dość kontrowersyjne pozwala porozmawiać i zachęcić do tego, żeby poznać różnego typu tajniki komunikacji. Na tych zajęciach mówimy o komunikacji. Była już zabawa, że każdy z nas wybierał sobie kartę i później musiał z niej powiedzieć właśnie albo siebie, co widzi tam w przyszłości, albo swój konflikt, który chce rozwiązać. Ja właśnie wybrałam człowieka, który siedzi na ławce i czyta książkę, a na niebie jest dużo liter, ponieważ właśnie na studiach medycyny bardzo mi się przyda dużo wiedzy. Dzieci w wieku 10-12 lat uczestniczyły w projekcie, w którym mogły wziąć udział w zajęciach technicznych, ale także tych pozatechnicznych i brały udział w wykładach, pokazach laboratoryjnych, warsztatach, ale także miały przygotowaną specjalnie dla nich ścieżkę dydaktyczną, gdzie miały okazję zapoznać się z laboratoriami dydaktycznymi i naukowymi Politechniki Opolskiej. Mi się najbardziej podobały wyładowania energii w sali energetycznej. Najbardziej mi się podobało, jak widzieliśmy mózg, na który była taka jakby opaska. Najbardziej podobało mi się w tej sali z lampami, gdzie były prześwietlenia. Pioruny były fioletowe, trochę różowe, zielonego nie było. No fajnie wyglądały, jak wielka kula taka z małymi elektrodami. Lampy służyły do prześwietlań, żeby sprawdzać na przykład, gdzie człowiek ma połamane kości.